Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na perełeczkę z polskiego podwórka czyli partię z mistrzostw Polski w szakach, które nie niedawno się zakończyły partia jest grana pomiędzy, była grana pomiędzy Bartoszem Soćko a Jackiem Tomczakiem dwóch wspaniałych arcymistrzów z wysoką kulturą osobistą i partia przebiegała w dosyć zaskakujący sposób no tutaj zaraz się dowiecie dlaczego ta partia została wybrana przeze mnie jako perełeczka, no bo yy, zwykle była tak, że yy, jest rzadkim widokiem yy, co się tutaj będzie działo na szachownicy. No i dobra, więcej nie zdradzając, przejdźmy od razu do rzeczy. A przy okazji przypominam moi drodzy widzowie, 3 czerwca organizuję spotkanie dla widzów, drugie spotkanie dla widzów dorosłych 18+. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod tym filmem na Facebooku i w komentarzu przypiętym. Zapraszam serdecznie, bo już zbliża się 3 czerwca, niedaleko mamy ten termin, a miejsc już zostało bardzo mało. Na 40 osób planuję turniej i spotkanie towarzyskie Oczywiście grających osób będzie 40 A jeżeli ktoś chce towarzysko przyjechać jak najbardziej Bardzo proszę I przejdę już od razu do partii D4 Tym ruchem się tutaj partia rozpoczęła Skoczek F6 to Tomczak Jacek zagrał I posunięcie C4 Bartosz Soćko G6 G3 Goniec G7 Goniec G2 Posunięcie c I to jest taki pierwszy ruch, który pokazuje, jakie tutaj zamiary będą miały czarne. Czarne prowokują teraz białe do. Do działania z tym pionkiem Coś z tym pionkiem trzeba zrobić Ten pionek, albo może zbić pionka na C5 Chociaż nie polecam chyba za bardzo Zbijać tego pionka, nie wiem, może to jest kwestia Tego, że czarne tutaj potem nie mają problemów Częściej widuje się takie zagranie D5 w tym momencie Mimo, że zamykamy gońca, to sytuacja Jest względnie normalna, ale też Można spotkać posunięcie skoczek na F3 Takie naturalne ruchy Jednak Bartosz Soćko mimo wszystko zbił pionka na C5 Co jest zaskakujące, przynajmniej dla mnie e, I w tym układzie czar Zagrały bardzo ciekawy ruch, skoczek na A6. Dzięki temu posunięciu ten skoczek tego pionka na pewno jest w stanie wziąć. Nie można zagrać B4, rzecz jasna. No myślę, że Goniec E3. Po gońcu E3 to można stosować takie proste ruchy, typu roszada, albo zagrać Hetman A5 i potem odbić pionka na C5. Więc Goniec E3 na pewno nie jest groźny. Skoczek zagrał na C3 w tym układzie. Skoczek wziął pionka. No, i już w siódmym posunięciu pan Bartosz Soćko popełnia tutaj chyba sporą niedokładność. Choć, jak zauważymy takie posunięcie E4, to stwierdzimy, że to jest jak najbardziej normalne posunięcie. No właśnie, a okazuje się, że już, już to jest niedokładność. No i tutaj. No, właśnie, tutaj już następują pewnego rodzaju fajne niuanse. Tutaj Jacek Tomczak jest słynny też z tego, że potrafi grać bardzo ostro, niekonwencjonalnie i wyczuwa pewne momenty, kiedy są w partii takie momenty słabości u przeciwnika. I chyba to zostało fantastycznie wyczute. Zagrał Hetmanem na A5. Ten ruch powoduje, że wiążemy skoczka, a przede wszystkim teraz planujemy zbić tutaj pionka na E4. Czyli już pojawia się. Pierwsza groźba. Yy, I za chwilę dowiemy się, dlaczego ten ruch E4 był taki niedokładny w tym momencie. No bo w tym, yy, w tym układzie białe zagrały goniec D2. Wydawałoby się, że to jest posunięcie dziwne, bo przecież skoczek może wejść na D3 dać szacha. No i racja, skoczek może dać szacha na D3, jasne. Tutaj najlepszym raczej odejściem byłoby Król F1, ewentualnie Król E2, ale myślę, że Król F1 lepsze troszeczkę niż do centrum. I teraz można by było czarnymi. Przypuszczam, zagrać spokojne D6 i partia by się toczyła dalej. Tylko że właśnie chodzi o to, że tutaj tutaj białe nie mają roszady, ale to chyba nie jest jakiś bardzo, bardzo poważny problem. No. Cóż, tylko że Jacek Tomczak to nie od parady tutaj jest arcymistrzem e, i wyczuł dokładnie sytuację i zagrał Hetmanem na B6. Chodzi o to, że cały czas ta groźba skoczek D3 istnieje i jeszcze tutaj jest opcja zbicia pionka. Bardzo trudna sytuacja białymi, bardzo trudna. Nie wiadomo za bardzo jak się zachować. Na przykład, jakby Hetman zagrał na C2, no to następują niespodzianki pod tytułem Hetman bije B2, Hetman B2, skoczek z szachem i odbijamy Hetmana. Potem wisi pionek. Więc tutaj to się bardzo dobrze układa czarnymi. W tym momencie pan Bartosz Soczko bardzo długo się zastanawiał nad swoim następnym ruchem i postanowił zagrać Hetmanem na E2. Ok, no, mimo wszystko, żeby tutaj bronić tego pola. Zobaczcie, jakie, jakie problemy tutaj przede wszystkim stwarza zagranie szybko tym pionkiem na E4. Na co Jacek zbił pionka? Pionkożerstwo, ale bardzo uzasadnione. Ten ruch jest teraz jak najbardziej dobry. Wieża zagrała na B1 i Hetman na C2. Chodzi o to, żeby trzymać się tutaj na związaniu i przede wszystkim teraz jest groźba zagrania skoczkiem. Na przykład jakby w tej sytuacji białe zagrały e5 z atakiem na skoczka, to tutaj byśmy wtrącili szacha, król zagrałby na f1 i skoczek mógłby spokojnie zbić pionka na e5. Okazuje się, że nie można zbić skoczka, czy znaczy, można, ale wtedy czarne zbijają gońca, a jeżeli nastąpi ruch wtrącony wieża c1, i tu mamy bardzo ładny ruch Hetman D3 i tutaj dwa pionki więcej po stronie czarnych. Pozycja kompletnie wygrana czarnymi na tym poziomie, bez problemu. Hetman C2 i Hetman zagrał na D1. Z tego ruchu oczywiście yy, Jacek Tomczak może być zadowolony, bo y, wymiana Hetmanów jest jak najbardziej korzystna. Król już wybija tutaj na D1. Nie decyduje się na Roszadę w końcówce, po co tą to, to Roszadę już robić? Znaczy w końcówce, bez Hetmanów przede wszystkim. No i naturalny ruch D6. Trzymający skoczka, trzymający tutaj zagranie E5, w razie czego? Otwierający gońca. Prosta sprawa. Król zagrywa na E2. Roszada ze strony czarnych. No tutaj, się oczywiście roszuje, bo jest bezpieczniejszy. Łatwiej po prostu grać figurami czarnymi. Goniec zagrywa na E3, celuje w skoczka. No i teraz pamiętajmy jedną bardzo ważną rzecz. Szczególnie w takich em, schematach, nie boimy się tego absolutnie, że goniec nam zbije skoczka i białe oddadzą tego gońca czarnopolowego. Czarne pola to zrękompensują zdecydowanie. Goniec zagrywa na E6. Szybkie wyprowadzenie figury. Zobaczcie, celujemy w pionka z szachem to jest bardzo fajna opcja. Nie boimy się takich zagrań, jak goniec bije na C5, pionek bije i tutaj e, na przykład na B7. Absolutnie. Poza tym zawsze jest ruch wtrącony na C4. Tak przy okazji, skoczek zagrał na D5. Skoczek z F na, e, przepraszam, nie na D5. Absolutnie skoczek z F zbił na E4. E, no ale tutaj goniec oczywiście odbił. Skoczek odbił. I Skoczek zbił na S7 z szachem. Król musi zagrać na H8. Oczywiście ja to tak dosyć szybko teraz pokazuję, ale przy partii trzeba poważnie rozważyć wszelkie możliwości taktyczne. Tutaj Tomczak no jest takim dobrym, agresywnym zawodnikiem, który potrafi naprawdę to wyczuć dobrze i grać of, ofensywnie fajnie i przede wszystkim nie zważamy na to, że tu nam wisi pionek, głównie patrzymy na aktywność i na to, co czarne figury mogą zrobić białemu królowi. No właśnie, przykładowo właśnie jakby tutaj teraz wieża zbiła, to goniec zbija, król f3 i skoczek na przykład wraca na c5. Pozycja czarnymi miodzio Fantastyczna rzecz, i tutaj skoczek w ogóle strasznie źle wygląda. Znaczy źle wygląda po prostu. W tej sytuacji król zagrał na D3, skoczek dał szacha, na co goniec zbił tego skoczka, wybicie, i wieża postanowiła zbić na B7. No właśnie. Podsumowując, już tę pozycję, zwróćmy uwagę, że rósł równo w pionkach, chwilowo. Jest para gońców na para skoczków, więc to jest na pewno potężny atut czarnych. Tym bardziej, że teraz jest wieża z F na D8. No i teraz. Tak, nie za bardzo chce się zagrać tutaj, z tego względu, że jest bicie wieżą, bicie pionkiem i bicie gońcem. I chodzi o to, że tutaj ginie wieża i przewaga materialna ogromna czarnymi, więc król zagrał na C2, goniec wziął na C4. Skoczek w końcu w 22 ruchu wyszedł na F, czy troszkę, już niestety za późno. Nastąpił szach na D3. Tutaj czarne grają po prostu proste ruchy i to jest dosyć łatwe. Tutaj ten pionek może swobodnie iść do przodu. Król jednak zagrał na B3 i wieża AB8 bardzo. Proste, praktyczne podejście do pozycji. Chcemy wymienić aktywną, ciężką figurę białych. Można by było pewnie próbować takich zagrań jak goniec E4, również ruch ok. Ale trzeba by było uważać na pewnego rodzaju pułapkę, mianowicie skoczek G5. I okazuje się, że jak weźmiemy jedną z wież, przykładowo na B7, no to dostajemy ładnego mata. I trzeba bardzo, bardzo uważać. No więc podejście tutaj Jacka Tomczaka: jak najbardziej praktyczne, fajne, czyli wymiana figury, gdy mamy przewagę. Nastąpiła oczywiście wymiana i król zagrał na 4 Co ciekawe, tutaj czarne dają mata w pięciu posunięciach. Jacek Tomczak tego nie zrobił, postanowił zagrać praktycznie. Może nie liczył, nie doliczył. To jest chyba już mniej ważne, gdyż po ruchu król a4 zagrał gońcem na c2. Ale sprawdźmy, jak tego mata można by było tutaj dać. Otóż funkcje spełniają przy matowaniu dwa gońce i wieża rzecz jasna. Więc wieża mogłaby dać szacha na b4. Jeżeli król A3, no to jest mat na B2 gońcem, więc król A5 i subtelne posunięcie wieża B6. I chodzi o to, że tu grozi mat i za bardzo nie ma jak się bronić. Powiedzmy, jak król zagra na A4, no to goniec C2 z szachem, jak król na A3, to mat gońcem, a jak król na A5, to mat gońcem również na C3. No więc w tej sytuacji Jacek Tomczak postanowił dać szacha, król zagrał na A5 i goniec na E4. Ten szach był bardzo istotny, bo tutaj skoczek zagrywa na g5 i mogłyby być problemy, bo jest opcja wzięcia gońca, jest opcja mata i trzeba zrobić bardzo ważny wtrącony ruch. Oczywiście arcymistrz to zrobił i dał szacha gońcem, żeby król miał tutaj ucieczkę na g7. Jest szach, król zagrał na a6 i goniec wziął wieżę na h1. Tym samym sposobem pan Bartosz Soćko poddał partię a to uważam, że jest jedna z piękniejszych partii z mistrzostw Polski 2022. Gratulujemy ładnej partii Jackowi Tomczakowi. Dzięki serdecznie za uwagę. No i pozdrawiam. Do zobaczenia. Cześć.